Witajcie drodzy moi mili, ja jestem Slunger i pokażę wam jak zainstalować modyfikację ModLoader do gry Minecraft 1.2.3. Na początku musimy otworzyć przeglądarkę internetową i pobrać modyfikację na swój komputer. Link do pobrania umieszczam w opisie filmiku, więc nie będziecie musieli go na żywo przepisywać z filmu. Czekamy na buton skip up, po czym w niego klikamy i decydujemy, czy mamy zapisać, czy otworzyć plik. Wybieramy, aby zapisał plik. Otwieramy nasz modloader, nasze archiwum zip, na przykład WinRAR-em. Przeglądarka internetowa nie będzie nam już potrzebna, możemy ją zamknąć. Teraz otwieramy folder, w którym znajduje się Minecraft poprzez menu Start i polecenia Uruchom lub kombinację klawiszy Windows R i wpisujemy taką ścieżkę docelową C, user, stan użytkownika, adapta roaming.minecraft. Otwieramy folder bin i plik minecraft.jar archiwizatorem WinRAR. Oraz należy skasować folder MetaInf w pliku Minecraft.jar, gdyż jest on tutaj przeszkodą do instalacji modyfikacji. No i gdy już nie mamy tego folderu MetaInf, możemy przystąpić do wgrywania wszystkich modyfikacji, w tym naszego modloadera. Modloader jest to modyfikacja zarządzająca modyfikacjami. Zajmuje się ona wczytywaniem modyfikacji do Minecrafta, ponieważ jeżeli ktoś chce mieć więcej niż jedną modyfikację, musi mieć modloadera, gdyż bez modloadera będą one się wczytywać w tym samym czasie i może to powodować do crashowania się gry podczas ładowania. Tak więc bez modloadera daleko nie zajedziecie. To na tyle. Dziękuję. Myślę, że pomogłem.